Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Witamy Was razem z Panem Awokado bardzo serdecznie w kolejnym Keto Q&A. Przypominam, że to są odpowiedzi moje na Wasze pytania zadawane w komentarzach i listę wszystkich pytań z moimi odpowiedziami i minutami, w które możecie kliknąć, znajdziecie w opisie filmu. Jeżeli nie odpowiedziałam dzisiaj na Wasze pytanie, to spokojnie poczekajcie. Jeżeli kliknęłam serduszko przy Waszym pytaniu, to znaczy, że na nie odpowiem, ale staram się odpowiadać na pytania w takiej kolejności, w jakiej są zadawane, a jest ich od Was całkiem sporo. Także nie zwlekamy, przechodzimy do odcinka. Pierwsze pytanie dzisiaj jest od Weroniki. Pani Joanno, mam pytanie, co z błonnikiem w postaci babki? Płeśnik na keto dodawać do posiłków czy nie? Są skrajne opinie na ten temat, albo że błonnik jest niezbędny, albo że drażni jelita. Jaka prawda? Rzeczywiście są, jak to zwykle bywa, dwie szkoły przynajmniej, jeżeli chodzi o błonnik. I niektórzy mówią, że on jest bardzo ważny i niezbędny, a niektórzy mówią, że wcale to nie jest prawda i na przykład dieta carnivore, czyli taka z produktów odzwierzęcych, no ma prawie że zero błonnika i wiele osób, które ją stosują, a tych osób nie jest wcale tak dużo, na niej się dobrze czuje. Ja uważam, że żadna skrajność nie jest dobra, bo za duża ilość błonnika rzeczywiście może podrażniać nasze jelita, ale będąc na keto raczej tego błonnika mamy za mało niż za dużo. W skrajnych przypadkach rzeczywiście dieta niskobłonnikowa jest wskazana, natomiast to są takie rzeczy jak właśnie jakiś nowotwór, czy jakieś guzy, czy jakieś bardzo choroby, które bardzo podrażniają nasz przewód pokarmowy. Jeżeli to jest jakaś operacja, czy jakaś ingerencja tutaj w nasz układ pokarmowy, no to wtedy rzeczywiście to nawet lekarz przepisuje nieraz dietę niskobłonnikową. Natomiast zazwyczaj błonnik wspiera wypróżnianie, wspiera regulację naszej glikemii, czyli tej gospodarki cukrowej, insulinowej. Także on jest na plus. A jeżeli chodzi o babkę płeśnik, ona jest bardzo fajnym źródłem błonnika i też nieraz jest w ketogenicznych przepisach stosowana, szczególnie jeżeli chodzi o jakieś zamienniki pieczywa. Więc jeżeli lubicie, to jak najbardziej możecie ją stosować, bo nie wszyscy przepadają za tym smakiem, dlatego ja też mam zarówno takie przepisy, które są właśnie z tą babką płeśnik, z babką jajowatą. Łuski zdecydowanie lepiej wchodzą, jeżeli chodzi o takie przepisy, ale są też takie bez, bo źródeł błonnika mamy znacznie więcej. Drugie pytanie. Miesiąc temu zaczęłam przygodę z ketozą ze względu na insulinooporność, geny. Czuję się super, nie chodzę głodna, jednakże mam problem z wszelkimi igłami, więc badanie przez krew odpada. Kupiłam paski, ale one nie zawsze mówią prawdę. Czuję się trochę w kropce, co mam robić, aby kontrolować swoje stany i ketozę. Możesz korzystać rzeczywiście z pasków do moczu, ale tak jak nieraz podkreślam, to jest dobra metoda na początek, żeby zobaczyć, że wchodzimy w ketozę, a już później my mamy zazwyczaj niższe te poziomy po prostu ketonów w moczu, bo efektywnie z nich korzystamy. Możesz też sobie zakupić właśnie taki ketometr, czyli ten miernik z oddechu. Są i też o tym jest, odsyłam Cię do kilku filmów, jak właśnie mierzyć ciała ketonowe i o moim takim eksperymencie, gdzie zmierzyłam wszystkimi trzema metodami te ciała ketonowe, również z oddechu. Są takie mierniki za parę stów, gdzieś tam na Allegro, ale no jak ja sama sprawdziłam i o tym Wam mówię, one nie są zbyt wiarygodne. To można by porównać, jeżeli chodzi o diagnostykę, do właśnie pasków do moczu. Natomiast no, ketonix czy inne sprzęty to już jest wydatek rzędu kilkuset złotych do tysiąca, ale też jakby kupujemy to raz i potem cały czas mierzymy. Nie ma tutaj na przykład zakupu pasków. Natomiast jeżeli się nie chcesz kłuć, to się nie kłuj, tylko po prostu obserwuj swoje samopoczucie i to, czy osiągasz te rezultaty, o które Ci chodzi. Nie chodzi nam o to, żeby gonić za ciałami ketonowymi. Dawniej ludzie też byli w ketozie, a jeszcze w ogóle nie potrafili badać tych ciał ketonowych, więc to nie jest konieczne, nie jest to niezbędne. I już później, po ketoadaptacji, tak naprawdę ważniejsze dla mnie są poziomy glikemii, więc jeżeli to sobie chcesz sprawdzić, to z kolei odsyłam do filmu dotyczącego właśnie tego sensora Freestyle Libre, który raz sobie wkłuwamy, ale to jest praktycznie to nawet nie jest igła, więc to nawet tego prawdopodobnie nie poczujesz. I potem przez 2 tygodnie to nam mierzy glikemię i możemy na tej podstawie sprawdzić, czy wszystko jest ok, żeby te poziomy glukozy właśnie były stabilne.
Badanie ciał ketonowych paskami, glukometrem nie jest konieczne, choć oczywiście pod kątem później optymalizacji ketozy, no jest to fajna metoda i ciężko ją zastąpić czymś innym, no chyba że naprawdę dobrym ketometrem, takim do oddechu. Pytanie od Oliwii. Nie wiem jak inni, ale chciałabym dowiedzieć się więcej właśnie o Pani i Pani historii. Jakie szkoły Pani kończyła, kierunki studiów, dlaczego dietetyka, jakie plany na przyszłość i tak dalej. Jest Pani bardzo inspirująca. Bardzo Ci, Oliwio, dziękuję. Tam było jeszcze kilka lajków pod tym pytaniem, bo nie wiem, czy bym je normalnie na nie odpowiadała w komentarzu, bo nie wiem, czy chcecie słuchać mojej historii, ale postaram się naprawdę streścić, bo jak ja zacznę gadać o sobie, no to żeby to się źle nie skończyło i żeby ten odcinek nie trwał pół godziny. Ale w skrócie, jeżeli chodzi o moją historię pod kątem tego, czym się tutaj z Wami dzielę, czyli głównie dietetyka. Ja nie ukończyłam studiów dietetycznych jako pierwszych i nie jest to mój główny kierunek. I tak naprawdę dopiero w trakcie studiów, bo studiowałam w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na SGH-u Finanse, tam jakby zaczęłam pracować w korpo i zaczęłam czuć, że to nie do końca jest to, czym się chcę zajmować, a że zawsze byłam bardzo aktywna i ten zdrowy styl życia gdzieś tam był mi bliski i się tym interesowałam, to postanowiłam, że dodatkowo zrobię sobie studia podyplomowe właśnie z dietetyki. No i tak później się potoczyło moje życie. Natomiast powiem Wam szczerze, na tych studiach podyplomowych ja się praktycznie nie nauczyłam niczego, czym się z Wami teraz dzielę. I jakby dały one mi uprawnienia do tego, żeby prowadzić własny gabinet dietetyczny, ale moja wiedza obecna jest wynikiem jakby wgłębiania się w prace naukowe, uczenia się szczególnie w jakichś kursach online, czy na przykład w Akademii Adapt doktora Chrisa Gressera w Stanach Zjednoczonych i to głównie, szczególnie pod kątem keto, jak już te 4-5 lat temu zaczęłam się tym tematem interesować, no to było to popularne w Stanach, więc ja tam głównie czerpałam wszystkie informacje, zresztą nawet pod kątem dietetyki. To są rzeczy takie, które są związane troszeczkę z tą medycyną niekonwencjonalną, tak? Mi zależy na profilaktyce, mi zależy na znalezieniu przyczyny problemu, no i tego naprawdę niestety się nie nauczyłam na studiach. Może byłam na złych studiach, więc też nie chcę tutaj, wiecie, krytykować. Natomiast nauczyłam się tego właśnie na wielu kursach. W Polsce również ukończyłam kurs z dietetyki sportowej, z dietoterapii, z dietetyki, suplementacji. Wiele szkoleń, naprawdę wiele szkoleń, również w zakresie ketozy. Także tego było no, sporo. Ale i tak największą wiedzę mam dzięki temu, że dzielę się nią z Wami i jej ciągle szukam, ciągle cały czas czytam. I po prostu ten kanał YouTube też dla mnie jest bardzo jakby w tym zakresie pomocny. No i też po prostu praca jeden na jeden z moimi podopiecznymi już od kilku lat w gabinecie. To sprawia, że po prostu analizując każdy przypadek, wgłębiając się w niego, no cały czas po prostu się uczę. Nie jestem nieomylna, nie jestem chodzącą encyklopedią, ale nawet jeżeli czegoś nie wiem, to bardzo zależy mi na tym, żeby znaleźć przyczynę, żeby ją poznać. No i żeby po prostu rozwiązać, bo nie trudno jest przykleić, wiecie, plasterek, a tam pod spodem dalej jest stan zapalny. Tylko myślę, że trzeba się zająć na tym, żeby jakby od dołu zająć się problemem. No i profilaktyka. Także to są takie rzeczy, które mnie interesują. Jakie plany na przyszłość? No, moi drodzy, chcę urodzić. Natomiast to nie znaczy, że dam Wam spokój. Przez jakiś czas i mnie tutaj nie będzie, bo na pewno będę. Termin porodu mam na koniec sierpnia, zawsze rodziłam po terminie, więc może to będzie wrzesień, no a może tym razem będzie to wcześniej, bo już jestem po 30, mam 31 lat, wcześniej rodziłam, ostatni raz rodziłam 6 lat temu, więc to się też trochę pewnie pozmieniało w moim organizmie, także zobaczymy. Natomiast na pewno będą materiały, ja je postaram się nagrać dla Was oczywiście z wyprzedzeniem. I też w miarę szybko tutaj do Was wrócić i dzielić się też tymi rzeczami związanymi z wczesnym macierzyństwem, z dziećmi, co już robię, więc tego na pewno będzie więcej, ale nie będą to jedyne takie tematy, więc jak ktoś nie jest zainteresowany dzieciowymi rzeczami, to się nie martwcie, nie będę Was spamować tylko i wyłącznie tym. A co dalej? No pewnie dalej konsultacje, bo uwielbiam pracować z Wami jeden na jeden, ale też mam nadzieję, że się skończy COVID i ja wrócę do siebie szybko w miarę po porodzie i po prostu będziemy się też spotykać, czy to na warsztatach kulinarnych, czy na szkoleniach, takich wyjazdach, bo ja też prowadzę biuro podróży, które jest głównie jakby teraz skierowane do dzieciaków, ale właśnie chciałabym, bo już były też takie dla rodzin spotkania i widzę, że jest zainteresowanie, więc chciałabym też z Wami takie trochę kameralne jednak, ale właśnie
jedno, dwu, trzydniowe wyjazdy organizować. Więc też takie spotkania, no i cały czas ta praca online, YouTube, tworzenie dla Was materiałów, także po prostu mnie to, ja się nakręcam tym, że dostaję od Was takie pozytywne komentarze, że jesteście, jakby, że widzicie też efekty, jeżeli wprowadzacie pewne zmiany, które ja sugeruję, także bardzo mnie to cieszy. Także droga Oliwio, tak to wygląda. Jeżeli chcecie się bardziej dowiedzieć pod kątem mojej keto historii, to odsyłam Was do filmu, który na ten temat szczególnie nagrałam, ale teraz już przechodzimy do kolejnego pytania od Basi. Mam pytanie o okresowe wychodzenie z ketozy i doładowywanie węglowodanów. Czy opuszczanie diety ketogenicznej ma sens raz na tydzień, bo wydaje mi się, że to raczej za często. Czy lepiej byłoby rzadziej? Jaki w ogóle jest sens doładowywania węglowodanów? Ja bym to robiła tylko ze względu na ochotę na owoce, ewentualnie kaszę gryczaną. Tylko czy wypadanie z keto raz na tydzień, na przykład jedzenie przez 2 dni owoców, a 5 dni keto, czy to bardziej nie zaburzy organizmu? Droga Basiu, tam jeszcze pytasz o owoce, ale to wszystko jakby się łączy w jedną całość. Więc to jest bardzo indywidualna sprawa, jak często doładowujemy te węglowodany. I tak naprawdę zwiększanie węglowodanów jest między innymi po to, żeby zwiększać naszą elastyczność metaboliczną. Jak pokazują badania, ja o tym też mówię w filmach, pod kątem hormonalnym wyższe ilości węglowodanów nieraz się sprawdzają, albo takie zwiększanie ilości węglowodanów do 100 albo nawet powyżej 100 gramów jednorazowo. Jeżeli będzie to raz w tygodniu i na przykład 2 dni później już jesteś z powrotem w keto, to będzie to jak najbardziej ok, szczególnie jeżeli się po tym dobrze czujesz. Bo jeżeli większa ilość węglowodanów Cię usypia, no to nie jest to dobry objaw, bo to znaczy, że bardzo skacze Ci glukoza i wtedy po prostu to ładowanie nie będzie dobre, więc to wszystko zależy. Natomiast ja nie uważam, że keto jest po to, abyśmy trzymali jak najniższe poziomy węglowodanów, bo to zazwyczaj może prowadzić na przykład do insulinooporności wątrobowej i po prostu nie będzie to najbardziej zbilansowany schemat żywienia dla nas. Dlatego warto te węglowodany zwiększać. Dobrze jest sobie to przetestować. Najpierw można zacząć co 2 tygodnie, można co tydzień. Też to ładowanie nie jest konieczne, bo jeżeli na co dzień po prostu jemy większą ilość węglowodanów i nawet mieszczą nam się tam te owoce, no to też będzie w porządku. Czy jeżeli sezonowo całkowicie wyjdziemy z ketozy, to też jakby, jeżeli jesteśmy zdrowi, jeżeli to jest zbilansowane, to nie powinniśmy mieć z tym problemu, bo nasz organizm powinien potrafić korzystać zarówno z ciał ketonowych, jako ze źródła energii, jak i z glukozy. Także na pewno nie demonizujmy węgli pod tym kątem. Pytanie od Anki Skakanki. Jestem 6. dzień na adaptacji, zaczęłam od poniedziałku, dziś sobota, waga moja początkowa 96,5, dziś 92,5, super. Kupiłam sobie packi do moczu, we wtorek nic nie wskazywało, aż pojawiły się kolory jakoś od środy wieczora. Dziś sobota, u siostry zmierzyłam w glukometrze ciała ketonowe, mam 1,6. Czy to możliwe, że tak szybko mi wskoczyło? Czuję się rewelacyjnie, przez 30 lat jadłam węgle. Byłam może 2 razy na diecie pudełkowej low carb, czyli ogólnie chodzi o to, że się odpowiednio teraz odżywiasz, ale jest to krótko, bo dosłownie około tygodnia i masz takie wysokie ciała ketonowe we krwi. Jest to możliwe, natomiast jest możliwe też, że sobie zmierzyłaś te ciała ketonowe na przykład po jakimś długim IF-ie i też jeżeli długo nie jemy, to te ciała ketonowe nam wzrastają, a później spadają, dlatego nawet jak ktoś pierwszy raz podchodzi do keto i zaczyna dwudniowym postem, no to może mieć nawet powyżej 2 milimoli te ciała ketonowe, ale jak zaczniesz jeść, to one Ci spadają, więc wysoki poziom ciał ketonowych nie równa się adaptacja pod kątem zużywania tych ciał ketonowych. Tak naprawdę im dłużej jesteśmy w keto, tym zazwyczaj te ciała ketonowe właśnie są niższe, bo lepiej je wykorzystujemy. Więc jeżeli po tygodniu masz 1,6, super, ale to nie znaczy, że już po tygodniu możesz sobie jakby zupełnie zmienić schemat żywieniowy, bo prawdopodobnie jeszcze jakby nie jesteś zaadaptowana też do wykorzystywania i do spalania tego tłuszczu. Natomiast możesz sobie to badanie powtórzyć. Jeżeli na przykład robimy też badanie po zjedzeniu na przykład jakiegoś bardzo tłuszczowego posiłku, też tam te ketony skoczą, po oleju MCT też nam skoczą, także tutaj odsyłam do filmów, jak dokładnie mierzyć ciała ketonowe, żeby to było miarodajne. Natomiast jeżeli się dobrze czujesz, jeżeli chudniesz i w ogóle jest rewelacyjnie, jak napisałaś, to gratulacje i trzymam kciuki, żeby było tak dalej. I ostatnie pytanie na dziś od Dagmary. Ja mam konkretny temat. Otóż jak się ma dieta keto czy low carb przy zapaleniu żołądka, gdzie lekarz zaleca lekkostrawnie i chudo? W ogóle
jeżeli prowadzimy dobrze keto i jesteśmy w ketozie, to raczej ciężko o zapalenie żołądka, o nabycie się jakby tego problemu. Natomiast jeżeli masz zapalenie żołądka i chcesz przejść na keto, no to rzeczywiście być może nie będzie to najłatwiejsza wersja i najbardziej optymalna i lepiej najpierw sobie zaleczyć ten żołądek po części, a później przejść na przykład ketoadaptację. Ale jeżeli u kogoś, bo powodów może być wiele zapalenia żołądka, jednak na keto zdarzy się ta dolegliwość, to wtedy moim zdaniem no musimy to ocenić indywidualnie, też jak się czujemy, ale ja bym ze stanu ketozy nie rezygnowała i na przykład nie wchodziła na wysokie węgle, bo wysoka glukoza wcale nam nie poprawi tutaj sytuacji, ale lekkostrawnie jak najbardziej powinniśmy wtedy jeść. Na keto można jeść lekkostrawnie, bardziej tłuszcze nienasycone, bardziej jakiś wolnowar, a nie smażenie, więc keto naprawdę może być lekkostrawne i u moich podopiecznych, którzy po prostu mają problemy z trawieniem, ja właśnie takie jadłospisy lekkostrawne, ketogeniczne przygotowuję. Natomiast z tym, że chudo, no niekoniecznie, bo chudo odnosi się do tego, że jeżeli mamy łączyć węglowodany i tłuszcze, no to nie będzie to dobre połączenie. Ale jeżeli jemy odpowiednie tłuszcze i wciąż jemy lekkostrawnie, to ja uważam, że nawet jak się pojawiają takie problemy, to warto zostać przy keto i to raczej powinno dać lepsze rezultaty. No bo chociażby przeciwzapalne działanie mają właśnie ciała ketonowe, które produkujemy. Więc tutaj to działanie przeciwzapalne przy zapaleniu żołądka no będzie na plus. Także taka jest tutaj moja odpowiedź, Dagmaro. Dziękuję Wam bardzo, moi drodzy, za ten odcinek i zapraszam za tydzień na kolejne Keto Q&A. Pozdrawiamy ciepło razem z Panem Awokado. Cześć!